Drogi Krzysztofie, słucham. Powitaliśmy gości w nowym roku, witam i ciebie serdecznie. Mój drogi, nie możemy zacząć od niczego innego, jak od najwspanialszego wydarzenia ostatnich dni, czyli występu pewnego polityka w programie telewizyjnym. Tak jest, jestem fanem tego wystąpienia, gdyż lubię, gdy politycy są przygotowani pod każdym względem. Tak, ten pan był przygotowany. Mówimy oczywiście o tym, jak to pan senator Jacek Bury poszedł do programu TVP Info. On od Hołowni, tak? Tak, Polska 2050, albo oni czasami mówią 2050. Ale dlaczego oni mówią Polska 2050? Ale z kim wygrała? Ale to dobrze brzmi. Nie 0205, tylko 2050. Nigdy nie mieliśmy takiej serii. I nagle, wiesz, oni, to była swego rodzaju obietnica. Zagłosujcie na 2050. Chciałbyś, żebyśmy wygrywali 2050? Jasne, ale oni mogą powiedzieć, że wtedy z Wyspami Owczymi i z Katarem. Nie. Chociaż nie z Katarem byśmy nie... Nie, nie, nie. 2050, można dodać coś. Polska 2050 z Niemcami. Czy to byłaby dobra nazwa dobra, partii? Bardzo dobra nazwa partii. Słuchaj, to jest partia zresztą, która, jak się okazało, złożyła sprawozdanie finansowe. Każda partia musi złożyć, tak. Więc partia Szymona Hołowni też. No i tam okazało się, że wyobraź sobie, oni wydali w zeszłym roku 0 złotych. No to dobrze chyba. Chciałbym, żeby taka partia rządziła, żeby 0 wydała. Tak, ja też bym zasadniczo chciał, tylko zastanawiam się, z czego oni żyją. Z idei. Aha, i myślisz, że z tej idei... Piją łzy Szymona Hołowni wylewane nad konstytucją. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. I oni je sprzedają, te łzy? Nie, bo wtedy nie. Jakby sprzedali, to by mieli dochód. A oni nie mieli żadnego dochodu, ani żadnego wydatku. Rozumiesz? Spożywają te łzy po prostu. Z tych łez. Co tak. Szymon wypłacze, to oni... Tak. Jak nektar taki. No jest to jakaś idea, w każdym razie słuchaj, no trochę zdumiewające, że partia, której jeszcze nie ma w Sejmie, już zaczyna od takich, powiedziałbym, dziwnych sprawozdań finansowych karierę swoją, ale przejdźmy do Jacka Burego. Tak. Taki dość ekstrawagancki pan senator przyszedł do programu telewizyjnego w TVP Info i bardzo się zbulwersował tym, o co go tam pytają. No i zresztą sami zobaczcie. Ja mam coś dla pana. Panie senatorze, jest pan proszę być tego poważnym, rodzaju mędą, proszę bardzo, to jest dla pana. O matko, o ludzie. I mnie w tym tutaj zdumiewa jedna rzecz, że on chyba nie obraził pana Kłeczka. Nie no, swego rodzaju męda to... Jest pan swego rodzaju mędą, nie że mędą, jest pan mędą. Nie, to by było za ostro. To obraźliwe, ale swego rodzaju to tak do końca nie wiem, tak trochę pan mędowaty jest, ale... Ale dodał, że nie chce pana tutaj obrażać. Tak. Nie chcę pana obrażać tutaj, bo szkoda. Dodał? Dodał. No to teraz zobacz. Nie chciałbym pani obrazić, ale jest pani swego rodzaju k***ową. Że co? Myślisz, żeby się wybronił pan senator Bury? Mogłoby być ciężej. Znaczy zależy do kogo by mówił, ale ciężko by było. No właśnie, ale swego rodzaju menda jakoś nikogo nie obraziła. Ale dobra, to zostawmy, bo teraz wyobrażasz sobie... Drogi Krzysztofie, co już się wydarzyło w telewizorze? Otóż ten telewizor, mówię o TVP Info, bardzo się zbulwersował, że to była prowokacja. Jak to? No bo prowokacja, bo przychodzi facet do telewizji i okazuje się, że on od początku wiedział, co on zrobi, bo przyniósł ze sobą ogórka. No i co? No i właśnie to jest prowokacja. To jest niedobrze tak się prowokować. A co, nigdy miałeś ogórka w kieszeni? Nigdy. Zagryzasz sobie na ulicy coś zamiast zdrowego, ogórka na przykład. Jasne, ogórka. Teraz sprawdzę, co ja mam w kieszeni. A nie, że kiszonego, że ci pobrudzi. Tylko... Nie, jasne. Portfel? Coś jeszcze? To jest normalne, tak? Kluczyki. Że mam kluczyki do samochodu, bo przyjechałem tu samochodem i portfel mam w kieszeni, tak? To nie, twoim zdaniem i telefon mam. Jezu, ile ty rzeczy masz w tym portfelu, że on taki karty. Bo ja tu mam karty kredytowe oraz inne takie. Mhm. Żeby wejść do ja uważam, że posiadanie ogórka w kieszeni jest zupełnie normalne, na przykład... Na przykład ty masz na pewno ogórka. Nie, 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 nie. Chciałem tylko powiedzieć, że Jarosław Kaczyński ma maglany ogórek w kieszeni. Bardzo śmieszne. Trochę było śmieszne. Ale sprawdźmy. Ej, ale przyznaj, że trochę było śmieszne. Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Tak samo śmieszne jak żarty z koszulkami. Ale... nie wracajmy do tej naszej klęski. To nie była klęska. Nie zrozumiano nas. Nie, ale tak zupełnie serio. Słuchajcie, ja od... Oj, nie mogę się pochwalić, jak długo, bo was na świecie nie było, ale naprawdę ponad 20 lat prowadziłem rubrykę satyryczną i
Przecież myśmy jechali znacznie, znacznie ostrzej po wszystkich. Jak teraz nagle wręczenie koszulki niemieckiej jest takie, a jak mogli. To jest skandal, po prostu skandal. No to znaczy, że coś się ludziom zgłosi. Zwłaszcza, że jednak nabijaliśmy się z Telewizji Polskiej, a nie z Donalda Tuska. Deutschland. O dobra, nieważne. Dobra, słuchaj, teraz dokończmy sprawę z Jackiem Burym, bo tutaj inne tematy. Jacek Bury mianowicie ich sprowokował. A ja chcę zobaczyć, co ty masz w kieszeni. A dlaczego mam się pokazać? Dlatego, że mówisz, że to w tym nic dziwnego. To zobaczmy, bo moim zdaniem normalny człowiek oprócz kluczyków, no nie wiem, co jeszcze, portfela nie ma nic. Problemy, no. Naprawdę. Więc mam tak. Karta, dowód. No akurat luzem dzisiaj. Pokaż, pokaż, zobaczymy, co dowód. Zobacz, jak ładnie wyglądam. On ma Janusz na imię. Piotr Kraśko. Tak naprawdę. To nie jest twój dowód. Kluczyki. Ty się nie nazywasz Stanowski? Zobacz, FC Barcelona. Dlaczego ty się tak dziwnie nazywasz? Dobra, ważne. Mikrofon. Telefon. No. No i w zasadzie to wszystko już. To wszystko, poczekaj, ale może to wyjąć. Co? To? Co? To. To nic nie ma. Co? Zostaw. Korpus delicti numer jeden i korpus. O Jezu, to są zdrowe przekąski. Co mam chodzić z czekoladą, z batonikiem? Czyli myślisz, że to normalny, zdrowy mężczyzna, oczywiście, który jest na diecie. Takie coś masz w kieszeni, wiesz, jak to działa na kobiety w autobusie? Nie. Ja też nie, bo nie jeżdżę autobusem, no ale wyobrażam sobie. Bardzo śmieszne, natomiast rozumiem, że ty... Lubisz te prymitywne dowcipy, lubisz to. Tak, oczywiście, dlatego powiedziałem, że bardzo śmieszne przecież. Tylko się nie zaśmiej. Zarobiony jestem w programie. Ja noszę warzywa, gdyż chcę być zdrowym człowiekiem i jak pan Bury nosi ogórek, to go popieram, ogórka. Znaczy, Burego popieram, nie ogórka. Znaczy noszenie ogórka popieram przez Burego i w ogóle przez ludzi. Stawiajmy na zdrowe przekąski. Pomidora do kieszeni nie, bo się roz... Tak, nie, fuj. Będzie kiepsko. Ogórek kiszony nie, bo... Wilgotny. Ale zobacz, ale rozciapciać na przykład takim tym, to jest trudniej. Miał dobrego, twardego ogórka. I tyle. I co będziemy teraz... A gdyby powiedział, że jest pan swego rodzaju mędą. No i to zupełnie oczywiste. I spoko. Ja w ogóle muszę ci powiedzieć, oglądałem tego dnia TVP Info. Wróciłem do domu, włączyłem telewizor, pyk. Ale zaraz... Ale włączyłem telewizor tylko po to, żeby był jakiś szum w domu, bo i tak wiedziałem, że na komputerze będę działał. No i patrzę TVP Info. Mówię, dobra, nie będę przełączał. Zobaczę, co dzisiaj tam mają w menu. Fidoidland. Co mają w menu. Mieli akurat ogórki w menu. Słuchaj, oni tą aferę, oni ją... Rozebrali naczniki pierwsze, 5 godzin to trwało. No niemożliwe. Jechali, proszę zobaczyć reakcje innych, z innych kamer, jak zareagowali na ogórka, tu chlas, tu ten Miłosz Kłeczek, tak jak się nazywa? Tak, tak. Tak, rzucił tym ogórkiem, pan chyba potrzebuje jakiejś pomocy, panie Bury. No i tam wszystko było to rozkminiane. Właśnie pani Magdalena Ogórek mi tam brakowało. Jarosław Jakimowicz. Magdalena Ogórek. I po 5 godzinach zrobili przerwę. I dali taki wkład filmowy o tym, jak 10 lat temu Donald Tusk pozytywnie wypowiedział się o Rosji. Moim zdaniem oglądałeś TVP Historia. I wypowiedziała się pani, powiedziała, że już wtedy Donald Tusk nie przejmował się tym, że w Gruzji zabijano ludzi i chciał pojednania z Rosją. I wrócili do sprawy ogórka i jazda była dalej. To my wam a potem przełączyłem na mecz Barcelony z Atletico i już nie wiem, jak to się skończyło. Mecz? Nie wiesz. Mecz wiem, ale nie wiem jak z ogórkiem. To my tutaj poruszymy jeszcze inne ważne tematy, ale najpierw uprzątniemy stół. W ogóle, Robercie, poprzedni odcinek nagrywaliśmy jeszcze w 2022 roku. A przecież potem był Sylwester Marzeń. Wszystko było tak, jak umówione na najwyższym poziomie, włącznie z każdym elementem stroju. Słuchajcie. To jest cudowny kraj, w którym żyjemy i ja mam na to dowód, tym razem zupełnie prawdziwy, bo czasami sobie żartujemy i dowody są lekko naciągane. Ale wyobraźcie sobie, że gdzieś w środku Europy, gdzie niby obok wojna, giną ludzie, inflacja, no niepewność jutra. Wam mogłoby się wydawać, że to są poważne problemy, prawda? Mm-hmm. Ale nie jest tak. To są może owszem jakieś problemy, ale problemiki. Prawdziwym, poważnym problemem, o którym debatował premier polskiego rządu ze swoim przyjacielem ze Zjednoczonej Prawicy, z ministrem sprawiedliwości, Zbigniewem Ziobro oraz wszystkimi politykami z Solidarnej Polski, były te opaski tęczowe grajków. Ale to było. Ale stary po prostu, naprawdę premier musiał się wypowiedzieć. Czy
w telewizji można pokazywać gościa z taką opaską. Nie, no w ogóle, jak można tęczę pokazać w telewizji? Tak, ja uważam, że tęcza powinna być zakazana i w ogóle stroje tych wszystkich gajków. Ja pamiętam jeszcze ty, na przykład Maryla Rodowicz, ty wyobrażasz sobie, ona, jak ona się dziwacznie ubiera, to powinno być naprawdę za każdym razem, powinna mieć zgodę. Premiera najlepiej i ministra Ziobry. Moim zdaniem właśnie powinna nie mieć zgody. A, dlaczego? No bo trzeba trzymać fason. A, czyli a nie, że w garniturach. Kolorowe dobrze. Piórka. Nie no, strasznie nas załatwili się Amerykanie. Janusz Kowalski, homopropaganda w TVP za $1 000 000. To nie była dobra zmiana, to wstyd. Pan minister Warchoł jest taki wiceminister. Wstyd! To nie Sylwester marzeń, lecz Sylwester wynaturzeń. No i w ogóle to jest promocja. Ja najbardziej lubię sformułowanie w ogóle promocja LGBT. Znaczy, bo promocja, że co, że reklamują to LGBT, jak ktoś sobie zobaczy, mówi, fajne, zostanę gejem? No nie, to tak jest. Podobno siedziały takie pary na kanapie obok siebie i nagle kobieta z kobietą, a facet z facetem. Nagle się pomieszało wszystko. Wszystko przez tego Sylwestra. W ogóle gdybyś widział, co się działo wśród publiczności, jak oni wyszli. Tego nie chcesz. Ty tam byłeś, to pewnie widziałeś. Nie, no właśnie nie byłem. Ale mówi się, że jaki nowy rok, taki cały rok. I czyli co będziesz mieli robił, fantastyczny rok. Czyli co będziesz robił właśnie wtedy, to będziesz przez cały rok robił. No to Ziobryści ma już zapewnioną rozrywkę na 365 dni. Piernicze zajmowanie się naprawdę... Słuchajcie, naprawdę zajmowanie się ciuchami jakichś grajków, to jest jednak jakiś absolutny odlot. Odlotem już jest płacenie $1 000 000, żeby przyjechali i zaśpiewali stare piosenki. A odlotem jest też przejmowanie się tym, w co się ubrali. No, raczej bym się przejmował tym, że zapłaciliśmy im $1 000 000, niż tym, że założyli jakieś opaski. To jest prawda. Natomiast przy tej okazji doszło do poważniejszej imby. Mianowicie pan wiceminister, jeden z naszych ulubionych wiceministrów, on w tej chwili jest wiceministrem rolnictwa, pan Janusz Kowalski. Już się bałem, że pan ozdoba. Nie, pan wiceminister Janusz Kowalski, on się wyobraź sobie posprzeczał z panem Wojciechem Wybranowskim. To jest taki prawicowy dziennikarz. Widziałem to. No i on na niego napadł, on Kowalski napadł na Wybranowskiego, pisząc mu, jak pan taki mądrala, to niech pan znajdzie pracę na wolnym rynku. Szanta, czyli my się utrzymujemy przy korycie tylko dlatego, że masz być lojalny, masz być nasz, kupiliśmy cię, ale jak tylko odetniemy, to cię człowieku umrzesz. Nie ma. Więc Wybranowski mu odpowiedział bardzo grzecznie, zdumiewająco, że on tam 20 ponad lat na wolnym rynku się utrzymuje jako dziennikarz. Ja to sobie pomyślałem, to bardzo dobry trop. Ale idźmy tym tropem, sprawdźmy, z czego oni by się utrzymali. No, przykład, Janusz Kowalski. Janusz Kowalski. No, on jak pracował na wolnym rynku, to próbował sprzedawać ubezpieczenia w Opolu, ale jakoś mu nie szło. Ale dorobił się milionów, owszem. Jak na państwowe poszedł, jak został menedżerem. Mm-hmm. Bo on tam sprzedawał ubezpieczenia i zaraz potem awansował na członka zarządu firm ubezpieczeniowych, energetycznych. Jak sobie pomyślałem, ty, a z czego oni by żyli na przykład? Co by robił taki Janusz Kowalski na wolnym rynku? Jak pani zarabia na życie? Daję. Co pani daje? Daję dupy. Jak Solidarna Polska na przykład pójdzie sama do wyborów i nie wejdzie do Sejmu? Ja myślę, że będzie mówił o Tusku, tylko nie wiem, czy z tego da się wyżyć. No właśnie nie jestem pewien, bo mówienie film do oczu, już telewizję nie będę go pokazywać, bo telewizja już będzie mówiła inne rzeczy. Ciężko tak. No. Co pan robi w życiu? No mówię o Tusku i... Właśnie nie ma co... Jak kwalifikacje, rozmowa w CV. Co pan potrafi? Coś nieco potrafię. Potrafi pan? Ale co, sztuki walki? Nie. A, to bardzo ciekawe kompetencje, ale akurat chwilowo nie mamy etatu. Ja mam rząd Zbigniew Ziobro, to jest założyciel Solidarnej Polski. Tak. Słuchaj, facet ma 5 dych na karku, nawet więcej. Ale ma jakieś kwalifikacje chyba. No on jest formalnie, jest prawnikiem, skończył studia, ale ani dnia nie przepracował na tak zwanym wolnym rynku. Nie dałby rady? No właśnie zastanawiam się, do czego by się nadawał. Do czego by się nadawał? Wiesz co, ja bym go widział w jakiejś korporacji, w dziale HR-u. On się zna na ludziach, twoim zdaniem? Nie, na przykład dostawałby polecenie zwolnienia grupowe i tych ludzi by to zapraszał do siebie. Mówił im, że... Jesteś najgorsza i w ogóle ci już nie potrzebujemy i uprzątnij swoje biurko w 3 minuty i 20 sekund, bo twoja karta zostanie dezaktywowana. I nawet by mu nie mrugnęła powieka. Ta kobieta by wybiegała z płaczem, a on by dzwonił. Patrycja, słuchaj, ale ryczy. No. U mnie pan już miejsca nie ma!
No, ja tak to widzę. No tak, tak. To rzeczywiście wyjątkowe kwalifikacje mają nasi specjaliści. Sobie pomyślałem, że to bardzo jest fajne. Okej. Okay. A wiesz co, odejdźmy już od polityki. Zostawmy. Chciałem ci masz powiedzieć... Masz coś ciekawego? Tak. Otóż jeszcze nie byliśmy na portalu nigdy przełom.pl. Jest to portal przełom.pl. Ziemi Chrzanowskiej. A dlaczego nie jest Chrzanów, tylko Przełom? Nie wiem. Ale co, ma już zmienić nazwę teraz, bo tobie się nie podoba? Nie, tak tylko pytałem, może chodzi o coś. Może Chrzanów był zajęty przez, nie wiem, producenta Chrzanu, nie wiem. No. Słuchaj, wiesz, gdzie są psary? No, bo na ziemi chrzanowskiej. Koło Trzebini. Aha. I to teraz... bardzo mi pomogło, czekaj, niech sprawdzę. No. I teraz słuchaj. Kuriozum, bezsens, absurd. Pisze Agnieszka Filipowicz z portalu przełom.pl. Tymi słowami mieszkańcy trzemiskich psar określają sytuację, do jakiej doszło w ich wsi. Otóż sąsiad szkoły skarżył się na hałas i wystąpił do sądu. Teraz dzieci szkoły mają ograniczony dostęp do boiska. Jak to? Słuchaj dalej. Za korzystanie z niego poza wyznaczonymi godzinami grozi kara 500 zł. Do tej pory trzemiscy podatnicy zapłacili już 57 tysięcy złotych za złamanie tego zakazu. Sąsiad... Poczekaj, skupmy się na tym przez sekundę. Sąd wydał zakaz dzieciakom, by... Zaraz to uszczegółowię. Aha. Nie, to w ogóle poczekaj, daj mi jeszcze chwilę. Ów sąsiad, muzyk Tomasz H., mam nadzieję, że to nie jest Tomasz H., to na fortepianie tam umiał grać. Ów sąsiad Tomasz H., który przeprowadził się z Krakowa do Psar w 2010 roku, skrupulatnie odnotowuje każdy przypadek naruszenia zakazu. Sprawa dopiero ostatnio wypłynęła na światło dzienne, gdy na ogrodzeniu boiska zawisł baner informujący o całej sytuacji. We wsi zawrzało. Oddane do użytku w poprzedniej dekadzie boisko ze sztuczną nawierzchnią stoi teraz zamknięte na 4 spusty każdego popołudnia po godzinie 17 oraz w dni wolne, święta i ferie. Nie mogą z niego korzystać poza wyznaczonymi godzinami nie tylko uczniowie, ale także osoby trzecie. Poczekaj, złamanie zakazu za każdym razem skutkuje zapłatą 500 zł na rzecz Tomasza H. i Ewy Czy przez gminę Trzebinia, która jest organem prowadzącym szkołę podstawową w Psarach. Po pierwsze, ja bym się zainteresował, jak pan Tomasz H. mieszka z panią Ewą, czy oni są na pewno legalnym małżeństwem. Ha! Jak już te jest konkubinat? Tak. Oczywiście, to powinno być nielegalne. Okej. Okay. Ale tak Cristiano mówiąc... Ronaldo w konkubinacie żyje. Kto? Cristiano Ronaldo. Tak, ale on... I to w Arabii Saudyjskiej. No właśnie. Gdzie to jest nielegalne, ale dobra. Dobra, ale teraz zupełnie poważnie. Czy to jest w ogóle niemożliwe? No facet się przeprowadza z Krakowa na wieś. Tak. Kupuje sobie dom koło boiska szkolnego, tak? W poprzedniej dekadzie został zbudowany, no, ale a on się przeprowadził w 2010. Być może zbudowano już po jego przeprowadzce. Słuchaj, poczekaj. Koło szkoły na pewno, bo szkoła była. Tak. Mhm. Znaczy, boisko jest, szkoła jest. On mieszka na wsi. Czemu nie pozwie wszystkich sąsiadów o traktory? O samochody, które jeżdżą po ulicy? Poza tym, sorry, no, ale zakazywanie dzieciom, żeby na boisku grały, to jest jakiś czas. A może on w Krakowie mieszkał koło boiska szkolnego i powiedział, p***dolę to, wyprowadzam się na wieś, mam już dosyć tego hałasu, wyprowadził się, po czym po roku zbudował, ale wyobraź sobie, taki też weźcie w czułym gościa. Ty, ale wiesz co, jednej rzeczy ja w tym wszystkim nie rozumiem, bo wszyscy mówią Tomasz H., jaki to wariat i tak dalej. Ty, ale jakim wariatem musi być sędzia, który wydał zakaz? Tak. No przecież to, panie sędzio, ja panu coś powiem, tak między nami w tajemnicy jest pan swego rodzaju kretynem. Swego rodzaju? Będą nawet. Swego rodzaju kretynem. Słuchaj, no, ale jaki to jest model biznesowy? Mieszkasz koło tego boiska i prosisz na przykład panią Ewę Czy, żeby wyszła sobie kopnąć piłkę i dzwonisz, mówisz, jakaś pani na boisku jest 500 zł, a potem ty wychodzisz, a ona dzwoni. A, jakiś facet tam biega no, po boisku. Słuchaj, bardzo... I kozłujesz tam... Przez 5 minut. Ty i on w domu. Możesz nawet zatrudnić kogoś, to będzie przypadkowe samochody. Po drugiej stronie ulicy. Ale wyobraź, wyobraź to sobie. Zatrudniasz osobę, no, który, tak jak są naganiacze do klubów go-go na ulicach, prawda? I mówią, pan tu wejdzie, dziewczyny się rozbierają, mam darmowy drink, coś tam. Hmm. I widziałem kiedyś kogoś, kto wszedł. A ja porozmawiam z twoją żoną. I słuchaj, ona też widziała, wyobraź to, sobie to. Masz 500 zł za każde wejście na boisko, więc wystarczy zatrzymać samochód i powiedzieć tak, panie, dam panu stówę, a pan przez 10 minut kozłuje piłkę. Ilu się skusi? Wielu. No. I z każdej takiej osoby na czysto masz 4 stówy. Czy ja właśnie wymyśliłem
piękny sposób na zarabianie gigantycznych pieniędzy? Wymyśliłem. Jestem przedsiębiorczy? Jesteś. Jestem. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz H. może z tego zrobić prawdziwą żyłę złota. Jeśli nie wykorzysta głupoty sędziego, to sam będzie głupi. Tak, to prawda. A to jest znakomity pomysł na biznes. A tak mówiąc poważnie, to rany. I nie możesz tego opowiedzieć inaczej. Dzieci mają strasznie przewalone w Polsce. Jak coś komuś przeszkadza i można coś zamknąć, to zawsze dotyczy to infrastruktury dla dzieci. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś zadzwonił, że mu przeszkadza supermarket, że ruch, że te wózki na tych kółkach cały czas, że jakieś... że ktoś powiedział, zamykamy supermarket, bo panu sąsiadowi z trzeciego piętra... Tory kolejowe na przykład. Nigdy tak nie było. Ale boisko, jak trzeba zamknąć dla dzieci... To od razu. Tak. Tak, to prawda. Wiesz, tak sobie pomyślałem, ja mieszkam na Dolnym Mokotowie. Jak jest mecz na Legii, wiesz, jaki tam się hałas niesie? Nie mogę spacerować... Nie chciałeś tego zamknąć nigdy? Nie mogę spacerować po łazienkach. I teraz tak, za jedną osobę 500. Nie, ale korzystając z boiska. 22 na boisku plus sędziowie. 22 na boisku plus sędziowie, plus liniowi, plus ci, którzy wchodzą tam rezerwowi. Ze 30 chłopa się pokręci na boisku. 15 tysięcy. 30 chłopa. Się pokręci na boisku. Zostawmy tych obok. Oni krzyczą legalnie. Tylko ci... Uważam, że boisko szkolne jest lepszym biznesem. Na Legii mecz jest raz na dwa tygodnie. Boisko szkolne może codziennie na siebie zarabiać. Ale znowu idziemy w dowcip. A powinniśmy powiedzieć poważnie. Ludzie, dajcie dzieciom żyć. Dajcie dzieciom przeżywać swoje dzieciństwo. Ja już tu raz kiedyś apelowałem. Ludzie, róbcie dzieci. A jak już je zrobicie, to rzeczywiście dajcie im żyć. Znaczy, nie, pan Tomasz uczcie je czegoś. Nie, książki niech czytają, ale niech sobie pograją w piłkę. Pan Tomasz Hanik nie robi. Pan Tomasz, panie Tomaszu, pan już... I sędzia też nie. A no, poza nimi już wszyscy tak. Nie, właśnie pan Tomasz, właściwie wiesz co, on może mieć takiego przedsiębiorczego Stanowskiego, takiego juniorka, wiesz, taki, wyjdzie taki mało od razu z brudką, tutaj jest taki, wiesz, zaczeską i taki, dzień dobry. Arcymistrz zła. Dobra, kończymy ten temat, ale... Kończymy ten temat, kropka. Czy ty masz jakieś kryminałki może teraz? Mam, ale właśnie to trochę nawiążemy do boiska w Psarach, mianowicie sposób na zarabianie pieniędzy, bo Polska to Polska, to zawsze w złotówkach, to wiesz, to niewiele to wszystko warte. No tak, to prawda. W Stanach są prawdziwe pieniądze. Czy słyszałeś historię o jednojajowych bliźniaczkach z USA, które studiowały na uniwersytecie w USA? I zostały oskarżone o to, że ściągały od siebie, gdyż popełniły te same błędy podczas egzaminu i te same dobre odpowiedzi udzieliły. No i uznano, że to nie może być przypadek, więc zostały oskarżone właśnie o oszustwo. No w Stanach to jest poważne przestępstwo, to jakieś ściąganie, no. No nie znam tej historii, ale... No więc bliźniaczki poszły do sądu i sąd powiedział, że nie ma dowodu na to, że ściągały i uczelnia musi im zapłacić $1,5 miliona odszkodowania. Na głowę? Czy na jajo? To nie jest sprecyzowane, czy do podziału, czy nie. Jak one są jednojajowe, to wtedy półtora muszą podzielić. I to jest dopiero sposób na zarabianie pieniędzy. Być niesłusznie oskarżonym o ściąganie. Rany, ile ja razy byłem w szkole oskarżony o ściąganie, bez żadnych dowodów, bo tylko łypnąłem okiem, powiedzmy, tak? Albo zapytałem się, jaka jutro pogoda będzie, wiesz? Tak, oczywiście. A nauczyciel... swego rodzaju menda, mówi, Stanowski ściągasz. I wtedy... No, i wtedy półtorej bańki. I wtedy byłem bezradny, bo żyliśmy w Polsce, gdzie takie procesy toczą się latami, a na koniec bym dostał 2200, może. Może. Ale nie w milionach dolarów, tylko 2200 zł. A tam niesłuszne oskarżenie $1,5 miliona odszkodowania. Cudowna historia, uważam. Tak, tak, cudowna historia. Stany Zjednoczone są cudowne. Chciałem tylko powiedzieć, że owe... panie podczas testu na koniec studiów siostry udzieliły takich samych odpowiedzi na 296 z 307 pytań. Czyli nie na wszystkie. Na oś, nie. 4 plus się, z 307? 11 pytań 11 inaczej. Pytań inaczej odpowiedziały. No zrobiły w tym 54 identyczne błędy. To wzbudziło podejrzenia egzaminatorów. Ciekawe dlaczego właściwie. Skoro są jednojajowe, wyglądają tak samo, to może robią takie same błędy. To był 8-godzinny egzamin, podczas którego zachowywałyśmy się normalnie, mówiła na antenie CBS Kyla Bingham. Ale zaraz, zachowywaliśmy się normalnie, czyli jedna drugiej patrzyła w zeszyt. W sprawie wzięto pod uwagę teorię, wedle której bliźnięta jednojajowe często odpowiadają podobnie w różnych testach, co ma wynikać z wysokiego podobieństwa ich profili genetycznych. Jasne. Zwolenniczką tej teorii jest Nancy Segal, która prowadzi... Sędzia, który to... oraz sędzia, który się na to zgodził. Ale czyż to nie jest najlepsze zerżnięcie w historii
wciągnięcie w sensie. Ciekawe, mów. Historię edukacji. Wiesz, możesz się uczyć tyle lat i nie ściągać i nie zarobić nigdy takich pieniędzy. No. A one proszę, ledwo co studia skończyły, już każda ma po półtorej bańki. Albo do spółki. Albo do spółki. Skoro jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, zaraz, a jak ty je nazwałeś, te dziewczyny, że jakie one są narodowości? Amerykanki. O mój drogi. Co? O ty rasisto, homofobie, zboczeńcu. Znowu ja? Znowu ty. Jest uniwersytet, i to nie byle jaki, nie żeby nie było, że tam znaleźliśmy jakiś uniwersytet w Koziej Wólce, nie. Uniwersytet Stanforda, jeden z kilku najlepszych uniwersytetów na świecie. To nawet ja znam. No właśnie. Uniwersytet Stanforda wydał taki katalog. Ma no, bardzo śmieszne, naprawdę. Stanforda, czyli Forda Simona. No, bardzo śmieszne. Wydali taki katalog, proszę Państwa, jakich słów nie używać. I tam podzielili to na grupy. To są słowa rasistowskie, są słowa homofobiczne. Swego rodzaju menda można? Chyba nie było jeszcze. Nie było. Ale no, są słowa swego rodzaju odnoszące się do niepełnosprawnych, których też nie wolno obrażać. I teraz uważaj, bo jest coś, w co nie uwierzycie. Otóż, proszę Państwa, jednym ze słów, które jest bolesne, jest dotkliwe i jest harmful w ogóle, tak? Harmful. Mhm. Jest słowo Amerykanin oraz słowo Amerykanka. Co? No właśnie, i ty używasz takich słów i... W sensie, że jak powiem, że Michael Jordan był Amerykaninem, to co? Nie możesz tak mówić. Znaczy, w każdym razie nie powinieneś. To jeszcze nie jest formalnie zakazane, ale na Uniwersytecie Stanforda nie. Jest, nie można tak mówić. O, teraz ci powiem, teraz właśnie ci powiem dlaczego, no bo... Ja będę tłumaczył od razu na polski, bo zna się te języki, więc będę tłumaczył. Amerykanin często odnosi się do mieszkańców Stanów Zjednoczonych tylko, co insynuuje, że Stany Zjednoczone są najważniejszym krajem w Amerykach. Mhm. Mać! Jak insynuuje, ty baranie, Stany Zjednoczone są nie tylko najważniejszym krajem w obu Amerykach, ale najważniejszym krajem na świecie. I to, co powiedziałem, nie jest wynikiem mojego jakiegoś amerykańskiego patriotyzmu, tylko jakiejś... Czyli chodzi o takie zawłaszczanie tak. słowa, które nie należy wiem, do różnych nacji. Tak, że na przykład jesteś mieszkańcem Hondurasu i też chcesz powiedzieć o sobie Amerykanin, a nie możesz, bo Amerykanie powiedzieli o sobie Amerykanin. I Uniwersytet Stanforda... To ma to sens. Ja na przykład mogę o sobie mówić Europejczyk, a wyobraź sobie, że na przykład Anglicy by powiedzieli, że oni tylko są Europejczykami, ciągle by... Że co, że oni... Że każdy mówił o Anglikach Europejczycy. I ja nie mogłbym powiedzieć Europejczyk, bo ktoś mówił przecież nie ale jesteś możesz, z Londynu. Po pierwsze, możesz sobie o sobie mówić jak chcesz. Możesz powiedzieć, że jesteś Chińczykiem. I nie ma z tym żadnego problemu, zdaje się. Tak? Bo słowo Chińczyk nie jest zakazane. Ale tylko Amerykanin jest zakazany. Ale czy na przykład taki mieszkaniec Hondurasu, jak idzie przez kontrolę paszportową, może powiedzieć o sobie, że jest Amerykaninem? Właśnie chodzi o to, że powinien móc. No. Ma to sens. No ale teraz nie może. Znaczy nie jestem... Bo słowo Amerykanin zostało zakazane w ogóle. No, przez tych złodziei. Ale nie, w ogóle. To znaczy mieszkaniec Hondurasu też nie będzie tak mógł powiedzieć. Nikt nie będzie mógł tak powiedzieć. Ani mieszkaniec Ameryki, ani mieszkaniec Kanady. Powiedzieć we, the people of continent America, prawda? North America. North America. Nie, musi być inna. Hindus na przykład. Oni mają fajny akcent, bardzo, bardzo kocham. We, the people... Kurczę, i co teraz? I to już... właśnie nic. I tak mnie to wszystko wzruszyło, że pomyślałem sobie, Boże, to znowu jest szczęśliwy kraj. U nas się zajmują, wiesz, opaskami i tym, jak Grajkowie mogą się ubierać na zabawach sylwestrowych, a tam się zajmują dywagacjami, czy słowo na przykład Amerykanin nie obraża gościa z Hondurasu albo z Nikaragui. A czy jak Donald Trump teraz będzie znowu szedł po władzę, to będzie mógł powiedzieć Make America great again. Nie. Będzie mógł powiedzieć make coś tam great again. Make United States of America great again. Ale oni nazwy kraju chyba nie zmienią, tylko zmienią, osoby nie mogą powiedzieć. Mają problem, muszą sobie z tym poradzić. Radźcie sobie, macie dużo czasu. Ludzie ogólnie mają problemy, muszę ci powiedzieć. Nie wiem, czy ty czasami jeździsz Uberem albo Boltem? Przyznam się, że bardzo długo nie jeździłem, ale po powrocie z wakacji zacząłem, bo tam na wakacjach się... Czy boisz się? Czy siadając do Ubera czujesz paniczny lęk?
Nie, czasami się wkurzam, że goście przyjeżdżają z krajów i nie mówią ani po rosyjsku, chociaż są z krajów. Po polsku też. Ani po rosyjsku, ani po angielsku. Okay. Może po polsku nie mówią, to ja nawet taki głupi to nie jestem. Ja wiem, że dobrze, nie mówią. Więc słuchaj, na portalu gazeta.pl w dziale kobieta przeczytałem artykuł. Opracowała go pani Klaudia Kolasa. I czy pani Klaudia się boi? Nie, ale zna kogoś, kto się boi. Mhm. I teraz słuchaj. Zamawiamy taksówkę, wsiadamy do środka i zamiast odetchnąć, że bezpiecznie dotrzemy do celu podróży, myślimy o tym, co może się wydarzyć. Poczekaj, bo to jest o tyle niepozbawione z takich zupełnie podstaw, że była seria jakichś gwałtów. Tak, to nie, przecież nie żartujemy z tego. No. Doniesienia na temat przemocy seksualnej w pojazdach Ubera i Bolta są faktem. Kobiety coraz częściej dzielą się w sieci wskazówkami, co robić w czasie podróży z nieznajomym kierowcą. Ostatnio poruszenie wywołało nagranie opublikowane przez użytkowniczkę TikToka o niku Brennalina. Mm. I co ona wymyśliła? No i Brennalina bardzo się boi jeździć Uberem. Ale jednak jeździ. Ale jeździ. No wiesz, no ja... No co? Bałem się skoczyć ze spadochronem, a skoczyłem. A ona jeździ sobie Uberem. No, tak. Za każdym razem, gdy zamawiam przejazd i wsiadam do samochodu, zostawiam na siedzeniu swoje włosy oraz odciski palców. Jest pokazane, że ona dotyka szyby tak, żeby ale wszędzie odciski. I ona brudzi i wyrywa włosy sobie i zostawia na siedzeniu. Jezus, wiem, że gdyby coś mi się stało, moje DNA bez problemu zostanie znalezione w aucie. Mhm. I coś z tego wtedy. To ona dobrze, że nie sika, przepraszam, żeby nie oznaczyć terenu. A czy po moczu można zidentyfikować kogoś? Wydaje się, że tak. To są twoje płyny ustrojowe. Tak? Tam ślina, mocz, te wszystko. Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. Że jak na przykład idziesz do toalety, to oddajesz kawałek siebie, prawda? Tak. No więc... Ty, ale... Nikogo nie zdziwiło to, że w 2022 roku wciąż muszą powstawać takie filmiki. No, jak nikogo nie zdziwiło, no, że jakaś, przepraszam, niezrównoważona... Ale wyobraź sobie, że jesteś kierowcą tego Ubera i wchodzi baba... Nie dość, że włosy, sierści, potem mnóstwo... Potem tu, wiesz, nie? Przecież to jest straszne. No, i teraz jeszcze można... kierowcy Ubera będą sobie robili filmiki. A podobno jeszcze, jak, wiesz, jak zrobić, masz skórzaną tapicerkę, to ten odcisk szczęki. Słuchaj... Ona jest nienormalna, ona powinna się leczyć. Ona jest nienormalna, ale ma fanów. I nikogo nie zdziwiło to, że w 2020 roku wciąż muszą powstawać takie filmiki. Zamiast tego pojawiły się słowa zrozumienia, bo jak stwierdziły internautki, choć to przerażające, dzieje się naprawdę. Niektóre z użytkowniczych TikToka podzieliły się swoimi sposobami na przejazd z kierowcami popularnych aplikacji. Ty, ale poczekaj, bo ja zupełnie nie rozumiem jednej rzeczy. Na przykład moja żona boi się używania tego tam Ubera czy coś. W związku z tym tam sama co prawda czasem jedzie, ale na przykład jak moja córka ma gdzieś wrócić, ona mówi nie jedź Uberem, pojedziesz taksówką. I zamawia jej taksówkę. Wychodzi tam pewnie ze 3 zeta drożej. No. No i co? To są... Jeżeli walczysz o życie i boisz się, mówię teraz zupełnie poważnie, i boisz się, że w Uberze cię zamordują albo w Bolcie, z gwałcą zabiją, no straszne rzeczy. Nie jeździ. To nie jeździ, zapłać 3 zeta więcej i jedź taksówką. Tak. Poza tym szkoda włosów. Jakby jeśli dużo jeździsz Uberem, włosów jest oczywiście bardzo dużo, ale nie aż tak dużo. No właśnie. Nie aż tak dużo. No, ty to akurat wiesz. Ja to wiem, ty zresztą też. Ale no tak tylko, mnie to ze starości wypadły, a ty rozumiem, po prostu wymyślałeś w Uberze. Ja tak, jak tylko gdzieś jadę i się boję, to sobie wyrywam, a potem przeszczep muszę robić. No nieważne, no, w każdym razie no, smutna historia z tą panią. Smutna przede wszystkim dla kierowców, którzy muszą myć te szyby, potem odkurzaczem jechać. Mówią, kurczę, znowu ta stiknopeka. Czy to już jest ostatnia historia? Nie. Słyszałeś we Francji, co się wydarzyło? Nie. Musieli ewakuować szpital w Toulonie. Szpitala w Toulonie. Ostatnio mieliśmy jakąś historię medyczną. To nie jest ta sama. To nie jest ta sama. Mhm. Do szpitala w Toulonie zgłosił się 88-letni pacjent, który powiedział lekarzom, że w jego odbycie utknął pocisk artyleryjski. Nie, przepraszam, nie, ja wychodzę. Połowa placówki musiała zostać ewakuowana. Może z czasów II wojny światowej. Ale prawie zaspoilerować, ale prawie. Słuchaj, wieczorem, bo właśnie... Poczekaj, bo to są piękne historie. Bo... Przepraszam, facetowi grzebali w... No grzebali, bo poprosił. No. Mężczyzna powiedział lekarzom, że w jego odbycie utknął pocisk artyleryjski z czasów I wojny światowej. Początkowo medycy nie dowierzali starszemu Francuzowi, jednak oględziny wykazały, że coś jest na rzecz. Nie na rzeczy, no tylko w dupie coś jest, przepraszam. No. Ewakuowano szpital,
pacjentów wszystkich, został tylko on i jak tu, i pocisk. Jak tu napisano, najodważniejsi lekarze. No i wyciągnęli, prawda? Wyciągnęli. Sapera trzeba było ściągnąć. Nie eksplodowało. Dawaj no, baniaka z benzyna. Nie. Ty powiedz mi, przepraszam, ale zaraz dziadek musiał go sobie tam jakoś zaaplikować. A może miał go od dawna. Od pierwszej wojny? Nie, bo pierwsza wojna skończyła się w 1918. 1918. Oczywiście, 1918. Tak. To jest chwalić Boga 104 lata temu. Ale mogło, no teraz już mogła ci ta historia się z czymś skojarzyć. Otóż ostatnie zdanie tego artykułu brzmi: o podobnej sytuacji pisaliśmy w zeszłym roku. Wówczas był to pacjent z Wielkiej Brytanii. W jego odbycie też utknął pocisk artyleryjski, ale z czasów II wojny światowej. Czyli tamten był dziadkiem nowocześniejszym, ten z Wielkiej Brytanii. A ty jak znajdziesz teraz historię na przykład, że gość będzie miał pocisk z, nie wiem, z wojny na Bliskim Wschodzie, to też postanowisz ludziom opowiedzieć o tym, co ludzie znajdują sobie w odbycie? Tak. To wiesz co, to ty razem z Januszem Kowalskim się nadajesz do jednej partii. Ten będzie badał badał ciuchy grajków, a ty będziesz badał, co ludzie mają w odbycie i dlaczego. A co ma senator Bury? Nie wiem, wiesz, nie wiem, zbadaj to. Bardzo państwa przepraszam za te występy. Myślisz, że możemy mieć ogórka? W związku z tym ja się z państwem żegnam o zięble, a on na pewno ma coś bardzo śmiesznego do powiedzenia. Do widzenia.